Witam Was serdecznie. Dzisiaj postanowiłam podzielić się głównie z paniami w starszym wieku, w średnim i w starszym wieku, ponieważ będę omawiać problemy reumatyczne, a konkretnie artrozę czy artretyzm rąk. A jak wiadomo, ten temat dotyczy głównie kobiet. Mężczyźni rzadziej zapadają na takie schorzenia. Jeżeli sięgamy po narzędzia, którymi są moksa i kamertony, to możemy na bieżąco niwelować czy zmniejszać w zdecydowany sposób bóle i stany zapalne. Ponieważ branie leków przeciwzapalnych czy sterydowych, jakie często oferuje się w tych przypadkach, niestety na dalszą metę prowadzą do uszkodzenia wątroby, zatrucia organizmu, no i oczywiście efektywność tego leczenia w związku z niekorzystnymi działaniami na całe ciało jest zmniejszona, no bo dochodzą dodatkowe problemy, które dokładają się do artrozy czy artretyzmu rąk. W zależności od tego, jak bardzo zaawansowane są te procesy, my możemy mniej lub więcej tutaj korzystnych objawów, korzystnych efektów oczekiwać, ale tak czy inaczej efekt przeciwbólowy jest wymierny. Jak wielu z Was wie, zajmuję się przede wszystkim terapią dźwiękiem, jestem z wykształcenia lekarzem, posiłkuję się również homeopatią klasyczną, która we wszystkich przypadkach chorób każdego rodzaju ma ogromne znaczenie. Jeżeli dobierze się leczenie konstytucyjne, to wtedy terapia dźwiękiem z podłożem homeopatycznym naprawdę robi robotę. Ja tutaj nie będę przedstawiać jakby całościowego leczenia pacjenta, bo to trzeba dobrać do jego konstytucji, do jego jakby zaawansowania choroby i tak dalej. Czyli skupiam się we wszystkich tych filmikach poglądowych na takich metodach, po które każda z pań w tym przypadku może sięgnąć i im po prostu mieć wymierny efekt przeciwbólowy. Na tym pierwszym zdjęciu proszę zwrócić uwagę, że to są małe jeszcze zmiany, które bardzo często właśnie już w wieku 50-60 lat spotyka się u kobiet i to jest oczywiście związane z bólem, z ograniczeniem ruchu w stawach rąk, w stawach palców. Natomiast to drugie zdjęcie przedstawia już proces bardzo, bardzo zaawansowany i to, jak widać, już są ręce staruszki czy starca, myślę, że to ręce kobiety. I proszę zwrócić uwagę, no tak wygląda rentgen takich zwyrodnień, palce powykrzywiane, stawy międzypaliczkowe są po prostu zniszczone. Tak więc ja tutaj chciałam z dużą mocą podkreślić, że leczenie przeciwzapalne to nie jest leczenie przeciwzapalne, myślę o niesterydowych lekach przeciwzapalnych, czy też sterydowych. Niestety na dalszą metę daje fatalne konsekwencje w postaci zapalenia błony śluzowej żołądka, uszkodzenia wątroby, uszkodzenia nerek, no i w związku z tym, krótko mówiąc, zapaść organizmu. Stary organizm już wystarczająco jest zniszczony, żeby jeszcze mu dokładać cierpienia. No więc często w tych przypadkach również świat medyczny proponuje krioterapię, przed którą chciałam ostrzec i przestrzec, bo we wszystkich tych przypadkach nie powinna być ona zakazana. Dlaczego? Ja nie twierdzę, że w pierwszym momencie może być efekt przeciwbólowy, przeciwzapalny. Oczywiście zamrożenie każdego życia powoduje, że wszystkie przejawy tego życia są po prostu zablokowane. Ale na dalszą metę jest to wzmacnianie zimna, jakby, które jest jeszcze głębiej w organizmie, ponieważ te wszystkie choroby są z zimna, które jest ulokowane na najgłębszym poziomie
W nomenklaturze chińskiej jest to najgłębszy poziom w wiedzy tradycyjnej chińskiej medycyny, a więc w kościach. I jedynym sposobem terapii zmniejszania dolegliwości jest wprowadzanie ciepła we wszystkie możliwe sposoby. Natomiast wprowadzenie zimna jest terapią odwróconą, czyli bynajmniej niezalecaną. Ale oczywiście z tym może się świat lekarski nie zgodzić. Dla mnie najważniejsze są efekty i przede wszystkim dalekosiężne skutki jakiejkolwiek terapii. Tak więc przechodzimy do tego, co jest istotne. Jakie są cele naszej terapii? Oczywiście pod kątem tej wiedzy, którą ja się z Wami dzielę. Cele naszej terapii to jest po pierwsze usuwanie zimna i wilgoci ze stawów, generalnie z kości. I tutaj najważniejszą funkcję pełni moksowanie, o czym powiem. I drugi element to jest rozpraszanie zastoju qi. Rozpraszanie zastoju energii. Qi, określenie w terminologii chińskiej. I tutaj priorytetowe działanie sprowadza się do oddziaływania kamertonami, o czym też powiem. Ta dziedzina nazywa się dźwiękopunktura. I teraz obiecana moksa. Proszę zwrócić uwagę, że tutaj jest jakby po lewej stronie jest jeden rodzaj moksy, po drugiej stronie drugi rodzaj moksy. Do czego służy moksa? Moksa to jest po prostu takie cygaro, które albo jest zrobione z piołunu chińskiego i to jest tradycyjna moksa, albo takie cygaro zrobione ze sprasowanego węgla. Ja preferuję tę drugą formę, ponieważ jest to tak zwana moksa bezdymna. No powiedzmy, daje bardzo małą ilość dymu i ten dym nie wchodzi w jakiekolwiek materiały, zasłony, dywany, nie wchodzi w interakcję, czyli po prostu nie zostaje potem zapach. Druga sprawa, moksa dymna, czyli klasyczna, wytwarza podczas spalenia się, wytwarza ogromną ilość dymu, który w moim przypadku jest w ogóle nie do przyjęcia, bo ten zapach, ja nie toleruję tego zapachu, jak również to powoduje u mnie objawy skurczo-skrzeli. A więc w przypadku jakichkolwiek problemów oddechowych takie objawy się mogą pojawić. Tak czy inaczej, sięgamy po którąś z tych zaproponowanych form właśnie moksy. To wszystko jest dostępne na rynku, ogólnie dostępne, niedrogie. I tutaj ja jeszcze pokazałam, że można takie cygara, moksy stosować trzymając w uchwycie. Najbardziej popularne są takie uchwyty stalowe. My wkładamy moksę czy tradycyjną, czy bezdymną do takiego uchwytu, tylko ważne jest, żeby zwrócić uwagę, aby średnica była dopasowana, bo są różnej grubości moksy. I podpalamy na tym wolnym końcu, podpalamy takie cygaro i ono poprzez żarzenie się wytwarza ciepło. Ja tutaj zaproponowałam do podpalenia zapalniczkę żarową, bo najłatwiej jest nią operować, najwygodniej. Ona wytwarza taki ogień skierowany na to cygaro moksy. Po prostu bardzo fajnie ta zapalniczka się w tym przypadku sprawdza. Jeszcze pokażę również możliwości wprowadzania ciepła do stawów przy pomocy tak zwanej mini moksy. Oczywiście mini moksa może być również ta klasyczna, dymna, zrobiona z piołunu chińskiego, ale ja korzystałam z mini moksy bezdymnej i to wygląda w ten sposób, że albo są to takie małe cygarka, które są opatrzone plasterkami i po prostu przylepia się takie cygarko z etui, taką tulejką tekturową do stawu,
podpala się i stymulacja, można równocześnie przylepić kilka tych punkcików do kolejnych stawów, co pokażę później, ale również można stosować takie cygarka małe, nieopatrzone plasterkami, bo oczywiście to idzie w górę, idzie cena za tym. I do tych małych cygarek są produkowane takie maleńkie uchwyty, żeby się po prostu nie oparzyć, bo jak się wypali taka moksa, to ona automatycznie wygaśnie w obrębie tego uchwytu aluminiowego. Czyli tutaj mamy propozycje takie lub takie. Szczerze mówiąc, gdybym miała wybierać, to ja zawsze preferuję moksę bezdymną, tą czarną. Jest bardziej ekonomiczna, w związku z tym, że cena jest tutaj lepsza niż tych małych, no ale oczywiście do wyboru, do koloru, co komu wygodnie. Ważne jest, by po użyciu takiej moksy, którejkolwiek z nich, nie wkładać końcówki do, bo całego cygara się nie używa na jedno posiedzenie, ale końcówki tego nie wkładać do wody, bo wtedy całe cygaro będzie później do wyrzucenia. To musi być suche. Ja generalnie stosuję w ten sposób, że po zakończeniu po prostu robię hartowanie, tak, gaszenie takiego cygara w obrębie zlewu i wtedy ani nie tracę tego materiału i on się jak najbardziej nadaje do kolejnego użycia. Także punkty nad punktami trzymamy, broń Boże nie dotykamy do skóry, bo to jest ogromna temperatura. Także trzymamy nad skórą w bardzo różnej odległości, w zależności od tego, jak czujemy. Zwykle to jest jakaś taka odległość, ale musimy dopasowywać do naszego czucia. Jak nas zaczyna parzyć, no nie chcemy sobie oparzyć skóry, to wtedy oddalamy. I każdy punkt po kolei, pokażę zaraz punkty, będziemy w ten sposób podgrzewać. Bardzo wiele osób, którym poradziłam moksowanie, są przeszczęśliwe, bo mogły odstawić wszystkie leki przeciwzapalne i przeciwbólowe. A to chyba jest, o to właśnie chodzi. Także przechodzimy do drugiego narzędzia. Potem przedstawię, jakie to są punkty. Tym drugim narzędziem są kamertony. Kamertony terapeutyczne. To są kamertony nastrojone na dźwięki planetarne. I tutaj jakie wybrać? Ja proponuję dwa kamertony, Ziemia Roczna i Słońce. To są takie małe narzędzia, które po prostu długość ich, odpowiednia długość daje odpowiednią ilość herców, odpowiedni dźwięk. I my, aktywując te kamertony, mamy udzieloną wibrację na stopce, bo to jest stopka, i wtedy możemy przystawiać do danego punktu w taki sposób, może przystawiać kamerton. Te kamertony produkuje prapełnia, cudowne. Ostatnio jeszcze zaczęli produkować, czy tam sprowadzać, nie wiem, takie uchwyty korkowe, więc te kamertony naprawdę bardzo zyskały na jakby jakości, bo wiadomo, że ktoś, kto ma problemy reumatyczne, nie znosi dotyku zimnego metalu, bo po prostu ręce bolą. Przynajmniej ja nie znoszę. Jeżeli robimy to w taki sposób, że trzymamy poprzez korek, to nie ma tej nieprzyjemności, o której ja właśnie mówię. Tak więc mamy kamertony, dwie częstotliwości, Ziemia i Słońce, bo kamertonów planetarnych jest sporo. Natomiast te dwa kamertony należą do tak zwanego zestawu podstawowego, w którym są dwie ziemie roczne i jedno słońce. No i teraz pytanie, jak aktywować te urządzenia? Ja bym zaproponowała trzy do wyboru. Zrobione ta kostka
Po środku to jest po prostu kostka do jogi z naklejonym filcem pod meble. Taki filc jest w każdym sklepie budowlanym. Dwie warstwy filcu. I to jest używane przeze mnie najczęściej, bo taka kostka jest na tyle duża, że można sobie ją wygodnie postawić na kolanach, ona się nie zsunie. Jest odpowiednio ciężka, stabilna, więc chętnie po prostu korzystam z niej, bo również kładę ją na łóżku terapeutycznym i ona nie podskakuje, gdy uderzam kamertonami, bo zazwyczaj używam techniką interwałową dwa naraz. Także uderzenie dwoma kamertonami naraz w kostkę jest możliwe wtedy, kiedy ma się odpowiednią powierzchnię. Natomiast do tego aktywowania możemy też użyć krążek hokejowy. Bo w jednym ręku trzymamy krążek, a w drugim kamerton i uderzamy, ale to jest w tym przypadku efektywne, jeżeli używamy tylko jeden kamerton. No jeżeli robimy sobie taki zabieg, to wiadomo, że jednoczasowo nie weźmiemy dwóch kamertonów, tylko jeden. A więc wtedy taka kostka może się nam przydać. Aczkolwiek ja z tego nie korzystam. I jeszcze trzecia propozycja to jest taki jakikolwiek twardy, w miarę twardy wałek, zwie się to maletą, do uderzania do mis. A jeżeli ktoś ma, powiedzmy, że ma misy i korzysta z dźwięku właśnie tych instrumentów, no to wiadomo, że raczej maletę ma. Czyli spokojnie może sobie taką maletę użyć, pod warunkiem, że to jest maleta wykonana, powiedzmy, z twardego kauczuku, z kauczuku, bo wtedy jest odbicie. Jeżeli jest to maleta miękka, to wtedy ona się nie nadaje. I uderzanie takim kamertonem odbywa się w taki sposób, że po prostu my nie siłowo, ale i on wytwarza dźwięk. Wytwarza dźwięk, ponieważ kamerton, sygnał dźwiękowy jest przetwarzany po przyłożeniu do odpowiedniego punktu na sygnał elektryczny, więc nie musimy tam Bóg wie ile trzymać tego kamertonu na stawie. Po prostu chwila. I później znowu pyk i znowu kolejny. Nie musimy czekać, aż ten kamerton wybrzmi. Bo ideologia, że fala dźwiękowa wędruje po meridianach, no jest ideologią, która wynika po prostu z nieznajomości działania dźwięku na ludzki organizm. Także jedziemy dalej i już przechodzimy teraz konkretnie do punktów. Na grzbiecie dłoni, przy stawach, jak widzimy tutaj u podstawy palców, są cztery punkty, no i oczywiście na drugim ręku również cztery punkty, czyli razem osiem ważnych punktów. To są wszystko punkty niezwiązane z meridianami, tylko są to punkty ekstra, tak zwane dodatkowe. I muszę przyznać, że ponieważ ten temat jest jakby w moim przypadku też w pewnym stopniu jako doświadczam, czyli czasami bolą mnie kości, stawy rąk. Nie mam zwyrodnień, czyli ten proces nie jest jakoś rozwinięty. Może właśnie dlatego, że korzystam z tego typu remediów. Kiedykolwiek mam bóle w stawach rąk, a następuje to wtedy, kiedy przychodzi zima. Nie założyłam rękawiczek i wchodzi zimno, które trzeba rozproszyć. I ja po prostu robię to szybciutko, działając moksą. Naprawdę jest to bardzo efektywna metoda. Każda z pań, która ma tego typu problemy, przyzna, że jeżeli przy piecu, przy kominku przyłożymy ręce do kominka, czy w ogóle jakąkolwiek część ciała, która boli, a jest ten ból spowodowany zimnem, zgromadzeniem się zimna w danej okolicy, to rozproszenie zimna, czyli wprowadzenie czynnika termicznego, automatycznie wiąże się z ustąpieniem bólu. Także zachęcam, no, naprawdę jest to efektywne. Czyli mamy te cztery punkty na każdej dłoni. Teraz mamy kolejne cztery punkty na każdej dłoni.
po wewnętrznej stronie, pomiędzy drugim a trzecim paliczkiem, i to też są punkty dodatkowe. Te nazwy Si Feng i w tamtym przypadku Baxi to są nazwy chińskie. No i trzeci zestaw punktów znajduje się na czubkach palców. Również są to ekstra, punkty ekstra, które tutaj stosujemy. Te punkty mają jeszcze też inne zastosowania, o czym teraz nie będę mówić, żeby już nie robić tutaj bałaganu. Natomiast regularnie stosowane te metody, czyli moksa na pierwszym miejscu i na drugim miejscu kamertony, naprawdę jest to działanie efektywne. I w ten sposób nie jesteś uzależniona od jakichkolwiek terapii zewnętrznych, bo jakby dla mnie podstawą jest nabywanie umiejętności radzenia sobie z własnymi problemami bez żadnych zewnętrznych jakby uzależniających nas osób, chyba że te osoby pełnią rolę wprowadzającą właśnie w kontekście nauczenia się, jak sobie radzić samemu. I tym miłym akcentem kończę dzisiejszą prelekcję. Mam nadzieję, że była ona przydatna. Jeśli tak, to zasubskrybuj i wrzuć łapkę do góry, jeżeli oczywiście Ci się to podoba. Także pozdrawiam i do następnego razu. Pa, pa!